jakimi ziołami dzisiaj pachnie? Skansen? Żurawiną, maliną, pieprzem. U pana tutaj chyba sporo ziół, jeżeli chodzi o wykorzystanie w tych produktach, które pan prezentuje. Może pan powiedzieć? Staramy się po prostu żyć i nasze produkty w miarę naturalne, żeby były i smaczne. Więc tak, mamy gospodarstwo ogrodniczo-pszczelarskie. Pszczoły chyba z ziół korzystają. Korzystają bardzo. Są z tego bardzo zadowolone, bo siejemy im i nostrzyk lekarski, siejemy im facelię. To pan specjalnie im przygotowuje, tak? Wie pan, obezcęcenie zboża, to w sensie niektórzy pukają się w czoło, że zielska nasiał, nie? Ale powiedzmy, generalnie to pszczoły są zadowolone i coś tam przyniosą zawsze, odwdzięczą się. Ciężko tak len taki wyhodować? No, chłonny jest bardzo. Posiać i bielić. A teraz ta funkcja ozdobna. Funkcja ozdobna, tak. Rozmawiać do niego i przytulać się. O czym pani rozmawia z lnem? Z każdą roślinką rozmawiam. Na jaki temat? No, żeby rosło pięknie, że jest cudne, że jest pięknie, że mi nie dokucza, że nie jest wredne, tak jak... Czyli im więcej komplementów, tym lepiej roślinka rośnie. Tak jest. A może podobnie tak w życiu naszym, ludzkim, może być też? Też tak może. Człowiek łasny na komplementy jak roślina? Oczywiście. Bardzo piękne, pani ma wianuszki. No. Ukraińskie zespół pieśni tańca Ranok. Proszę o brawa, bo już widzę, że zespół znalazł się na scenie. Thank you.